Dzień dobry. W moim studiu dzisiaj Katarzyna Dubielak, wiceprzewodnicząca zarządu regionu puckiego NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Panią redaktor. I Stanisław Szkopek, wiceprzewodniczący Płockich Struktur Solidarności. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Panią redaktor. Już dosłownie za chwilę, w ostatni dzień września, odbędzie się organizowana przez Was 21. edycja Biegu Solidarności imienia Krzysztofa Zybera. Tymczasem organizujecie już kolejne wydarzenie. Co to będzie? To będzie koncert patriotyczno-refleksyjny poświęcony postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w 39. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. I tu chcielibyśmy jako Solidarność przybliżyć poprzez ten koncert to, kim był ksiądz Popiełuszko dla nas, dla Polski, dla Solidarności. Szczególnie dla Solidarności. Szczególnie dla Solidarności. A był przede wszystkim kapłanem, krótko, bo tylko 12 lat, ale jego dorobek jest ogromny dla naszej społeczności polskiej, zwłaszcza w ostatnich jego 4 latach, kiedy przeżywano w Polsce na przemian radosne chwile w Solidarności, kiedy Polacy ciągle przeżywali jeszcze radość wyboru papieża Polaka, ale przeżywali też chwile dramatycznie trudne. Właśnie wtedy, kiedy trzeba było być z ludźmi i przy ludziach, kiedy przeżywano chwilę stanu wojennego, ksiądz Jerzy Popiełuszko był przy tych ludziach i aktywnie wspierał ludzi Solidarności. Był duszpasterzem robotników nie z wyboru, ale niejako z natury. I dzisiaj, po tych 39 latach, jest już kolejne pokolenie, które ma prawo nie pamiętać minionej epoki. I tutaj jest nasza ważna rola Solidarności, aby przypominać o tamtych wydarzeniach, o tamtych czasach, o męczeństwie za wiarę, za prawdę, za godność i za wolność człowieka. I stąd ten koncert poświęcony właśnie tej postaci. To prawda, że jest to postać, o której należy przypominać, postać wybitna w historii naszego narodu. To powiedzmy sobie w takim razie, co to będzie, już wiemy, a teraz kiedy, gdzie, o której godzinie? Pani redaktor, już 6 października, to jest piątek, serdecznie zapraszamy wszystkich płotczan i mieszkańców regionu płockiego do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku przy ulicy Kolegialnej. I to, co najważniejsze, wstęp jest wolny. Nie biletujemy tego koncertu, tego wydarzenia. No tutaj, ale tutaj sala koncertowa, no właśnie, sala koncertowa ma jakieś ograniczenia, to musimy chyba jakoś... Tak, ograniczenia, ale powiem taką ciekawostkę, że sala wcale nie jest mała, jest duża i pomieści 350 osób. Więc jak na warunki płockie, to jest liczba przyzwoita i byśmy byli naprawdę bardzo szczęśliwi, gdyby przynajmniej te 300 miejsc było zapełnionych. Wiemy, że szczególnie środowiska patriotyczne szykują się na ten koncert, bo on będzie wyjątkowy, tak jak już tutaj Kasia zapowiedziała. Ale to nie znaczy, że przysłowiowy Kowalski czy Wiśniewski ma w tym wydarzeniu nie uczestniczyć, bo te wydarzenie również kierujemy w jego stronę. Czyli co, przychodzimy sobie po prostu w dniu wydarzenia, czy wcześniej jednak jakiś bilecik musimy zdobyć? Nie, przychodzimy w dniu wydarzenia. Zdecydowanie tak. Na godzinę 17. Tak, o, przepraszam. Sala koncertowa, tak. Godzina 17, przepraszam, umknęło mi to jest bardzo ważne. Godzina 17, piątek. Wszyscy, co dysponują czasem wolnym, ale przede wszystkim chcieliby wyjątkowego odbioru i wrażeń, zapraszamy. Ja może pokrótce tylko wspomnę, że wystąpią pani Agnieszka Bielanik-Witomska, jest to piosenkarka, aktorka scen muzycznych. Tutaj debiutowała w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, współpracowała z Chorzowskim Teatrem Rozrywki, koncertowała z kabaretem pod egidą Jana Pietrzaka. A co ważne, jest absolwentką Machowianki Płockiej i ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną w Płocku pierwszego i drugiego stopnia. A więc taki ukłon w stronę nas, bo tak naprawdę Agnieszka jest potrzanką, mówi Agnieszka, bo się znamy. Mhm. Znamy się i
I nawet się trochę lubimy. No może nie trochę, żeby... Ale tak. Ale wracając do tematu. Następnie pan Jerzy Gościński, solista operetki śląskiej Gliwickiego Teatru Muzycznego. Krzysztof Świtała, trębacz, muzyk orkiestrowy, kameralista i solista, muzyk sesyjny przede wszystkim. Klaudiusz Jania, pianista, organista, kompozytor, dyrygent, aranżer. Mateusz Jania, klarnecista, muzyk orkiestrowy, kameralista i solista. Dlaczego ich wszystkich wymieniam? Dlatego, że to są, jeżeli chodzi o Śląsk, to są znane postaci muzyki, świata. Dlatego ich przywołałem. I jeżeli ktoś z branży słyszał, to na pewno będzie zainteresowany i również zachęci. Poprzez właśnie media, poprzez Petronius, ale również taką pocztą pantoflową. Wiemy już gdzie, kiedy, o której godzinie, to jeszcze ile czasu potrwa ten koncert? Program jest 60-minutowy, plus oczywiście no, liczymy na to, że publiczności się spodoba i będą chcieli bisy, tak? Wspomnieć tutaj też należy, że ten koncert jest pod patronatem przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy, a mecenasem koncertu jest oczywiście nasz przyjaciel od wielu, wielu lat, Orlen S.A. Już bez PKN. Już bez PKN. Wszyscy tak, ale oprócz tego patronatu jeszcze, bardzo ważny patronat oczywiście przewodniczącego Komisji Krajowej, tak, ale również naszego płockiego senatora, pana Marka Martynowskiego, senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Też wyraził tutaj chęć i wolę, żeby objąć swoim patronatem i będzie uczestniczył w tym koncercie. I miejmy nadzieję, że Piotr Duda również, bo nie jest powiedziane, że nie przyjedzie. Tak, czekamy na czekamy, odpowiedź. Czekamy. Dobrze, jeszcze nawiązując do tego, co Staszku powiedziałeś wcześniej, wszystkie Agnieszki to fajne dziewczyny, dlatego nie da się ich nie lubić nie po prostu. Ja teraz rozumiem, dlaczego taka reakcja na Agnieszkę, jasna. Oczywiście. Absolutnie uzasadniona. Na zakończenie przypomnijmy jeszcze tak w skondensowanym skrócie. W pigułce, co, tak? Gdzie, kiedy? Koncert pod tytułem Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. 6 października, czyli piątek, godzina 17. Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Wstęp wolny. Widzimy się 6 października. Zapraszamy. Oczywiście my przyłączamy się do tego zaproszenia. Wam dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Katarzyna Dubielak i Stanisław Szkopek. Dziękujemy bardzo.